serwisowe. Max, co robisz? Nie mam co robić, bo odwołali właśnie wyścig w Formuły 1, więc wróciłem i zdemontowałem sprzęgło z Subaru. Czyli to jest twoje hobby, tak naprawdę? No, oczywiście, że tak. W wolnej chwili. To jest taki środek do mycia silników, o, nawet widać, że jak długo stoi w bańce, to przeżera bańka. Trzeba do czegoś innego przelać, ale to się czasami nie zdarza, jak długo stoi. A do czego tego używałeś? Znaczy ja to używam do mycia silników. Do mycia wszystkiego tak naprawdę, tylko jeszcze nie trzeba uważać, bo kiedyś kolega zanurzył sobie w tym tłok aluminiowy i zostawił na noc, to jak przyszedł na drugi dzień, to został do popierścienia. Stopił, aluminium się rozpuściło. Jeszcze po starcie, co zrobiłeś z prac serwisowych? Czy coś się stało z Subaru? Musiałeś coś naprawić, poprawić? Nie, to jest po prostu czysty przegląd po zawodach, tak jak robię to zawsze. I jeszcze, powiedzmy, jestem w połowie tak naprawdę. Jeszcze jeden pewnie tak cały dzień i auto będzie gotowe. Czyli w sumie Subaru zdany egzamin na szóstkę. No piątkę. Zawsze coś można poprawić. Skromny jesteś. Nie nagrywałem. Czego? Żebyś ty przy swojej furze grzebał. No, odkręcam filtr. Trzeba? Czekaj. No, ten ma siły, co? Co jest? To już nie wkręcam. Haha. Dwóch kierowców, kurde, przy aucie. Tutaj mamy Pawła Grosza, a pod furą leży Max Verstappen. Zaraz kobyłki przewrócisz. Przewrócę, spokojnie. The next day. Zapraszam na garaż. A na garażu Subaru BRZ Black Edition. Rozbiórka się rozpoczęła. Wszyscy pytają, co z tą furą? Kupiłeś i nic. Paweł, dlaczego? No to wam mówię dlaczego. Ponieważ trzeba było złożyć jedno Subaru, żeby jeździło całe, było gotowe. Które jeszcze trzeba i tak dopracować i aktualnie będziemy to robić. To jest nasz główny cel, żeby wyciągnąć Maxa z tamtej karoserii i później tą całą wiedzę chcemy przerzucić częściowo w tą karoserię, ponieważ to ma być zapasowe auto, a z czasem jest taki cichy plan, żeby to było główne auto. Ale powoli, mamy co robić, jest naprawdę dużo roboty w tym okresie pomiędzy zawodami. No ale udało się zrobić jakiś mały krok do przodu. Jak widzicie, karoseria jest czysta. Więc niedługo jest plan, żeby zacząć jakieś prace blacharskie wstępne, ale to co jest mega sztosem, ta karoseria jest po prostu mega świeżutka. W ogóle Kamil nawet jak wycinał szybę, to mówi, że była w połowie wklejona. Tak to się prezentuje. A tu dalej mamy Iveco, które utknęło nam na podnośniku. Ale o tym wszystkim to już wam zaraz powie Kamil, co tu się wydarzyło. Faktycznie się schował. O, tutaj jest kolega zdemontowany. Zobacz, tam jest. Jest. Tu jestem. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam się nadziało, panie Kamilu? Rozebrałem skrzynię biegów z Iveco, naszego delfinka. Dlatego, że podczas zimnych poranków był dziwny objaw, nie było drugiego biegu. Więc trzeba było ją rozebrać i zweryfikować, co tutaj się dzieje w niej niedobrego, więc dlatego wygląda teraz tak, jak wygląda. Ale mamy części zapasowe, znaczy części nowe już są, które wymagają wymiany, więc teraz trzeba to po prostu wszystko złożyć, włożyć do auta i będziemy jeździć. A co dokładnie wymieniamy? Może pokażemy. Pierścienie synchronizatorów. Proszę bardzo, detal pokazać. Pierścień synchronizatora to jest takie coś. Tu masz taką okładzinę w środku, która się tak już trochę świeci i w niektórych miejscach jest powyrywana i to właśnie odpowiada za synchronizowanie obrotów jednego i drugiego koła danego biegu, przez co nie ma danego biegu, na którym jest zamontowany dany synchronizator. Po prostu. Tak to w dużym skrócie działa.
I w Iveco zaszła też jedna duża zmiana. Zobaczcie, z tyłu jest pyk, świeżutki hak. Kamil zamontował. Tak więc miejmy nadzieję, że za dwa dni mamy właśnie trening w Toruniu i pojedziemy już delfinkiem, a nie, że trzeba będzie wypożyczać busa. Więc lecimy dalej. Ciebie też połączymy, nie mówię cię to. Dobrze, dobrze. Nowego, jedna śruba, nic się nie dzieje. The next day. O, ona się właśnie fajnie, idealnie mieści w ten boczek. Jesteśmy w trakcie pakowania. Części zapasowe, koła, namiot. Paliwko zaraz wlatuje. Szafka narzędziowa, lewarek, dzida. Będzie unboxing. Aha, dobra. Unboxing. Unboxing. Bomboxing. Bomboxing. Dojechała świeża dostawa nowych gratów do Subaru. Mamy tutaj dwa fajne pudełeczka. I zobaczycie zaraz, co tam w środku jest. Generalnie jak ktoś kojarzy takie pudełka, to wie czego się spodziewać. Zresztą w Subaru zaszła niedawno mała zmiana wizualna poza oklejeniem. Niektórzy zauważyli i chwalili. Więc idąc tym tropem, proszę bardzo, tutaj mamy nowy felunek do Subaru na tylną oś. Ta-da! Ta felga aktualnie jest z przodu w Subaru i teraz też zawita na tył. Osobiście wizualnie mi mega siedzi, ale nie tylko dlatego ją zmieniamy, bo nie tylko wizualnie fajnie siedzi, ale generalnie jest leciutka. I na początek kupiłem sobie parę sztuk, żeby w ogóle zobaczyć, jaka jest różnica, jak to będzie w ogóle odczuwalne, czy będzie odczuwalne, ponieważ różnicy między felgą starą a nową jest w okolicach 3 kg. Kamil? Na jedno koło. Na jedno koło. Czyli 6 kg na oś. Czegoś, co się kręci, to bardzo dużo. Generalnie rzecz biorąc. I jeszcze przy tym setupie felgi, przy takim offsecie i szerokości pozbywamy się dystansów, więc jeszcze odrażamy kład napędowy. Tak, jeszcze raz. Więc schodzimy z masy, która się kręci, więc Subaru nam podziękuje, będzie miało trochę lżej. Aczkolwiek no, na razie to jest tylko parę sztuk, więc zobaczymy, jak nam to się sprawdzi. I tutaj sterta opon czeka, żeby together and go to Subaru. And fly away. Do felgi musimy tylko jeszcze zrobić tutaj takie dwa białe albo czerwone paseczki. W sumie możecie dać znać, które z tyłu będą bardziej pasować, czerwone czy białe. Ponieważ jest wymóg przez sędziów, przez regulamin techniczny, że na feldze muszą być takie paski, które się wyróżniają, dzięki czemu sędziowie wiedzą, czy jedziemy na ręcznym, czy hamujemy, czy nie. Więc myślę, że czerwone albo białe. Zobaczymy, lecą. Bo z przodu są już białe, a z tyłu może czerwone. On sprawdza, czy jesteś prawdziwym mechanikiem. Za czysto trochę. Sprawdzimy fotografem zaraz. Dzień dobry, Toruń. Delfinek dojechał. Subaru dojechało. Jesteśmy rozstawieni i zaczynamy testy, trening, przygotowania. Tak więc plan na dziś, poupalać w parkach. Jaranko.
serwis Subaru. Zobaczcie, co się dzieje. Panie, ale to nie jest plaża. Uf. Co ale tu się dzieje? Fajnie. Ale ciepełko jest, chodzi, na to tak? Jest zimno. Nagrzane? Nagrzane, ale tak fajnie, optymalnie. O. Kręcisz śrubkę? Kręcę śrubkę. Odkręciłem, okay. Dwie nakrętki podkręcone. Jest. Zmieniamy amorki, no niestety trzeba się połamać, żeby tam wejść. Bo testujemy nowe, różne rozwiązania. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale zobaczcie, co tutaj się dzieje. Jest fura. Jest Nissan. Kogo to jest fura? Czek. Co to za gościu? Co Tasiemski? Tasiemski? Czy to Tasiemski? Siemano. Siemano, panie. Ale żeś się zmienił. Ale co, wymłodniałem? Jakoś ładnie wyglądam na twarzy? No kurde, inny człowiek. Panie, weź powiedz, co się w ogóle wydarzyło. Także co, słuchajcie, Paweł jeździ. Ja w tym sezonie pierwszy raz w życiu będę też jeździł. Jest plan przyjechać cały sezon. Także ja trzymam kciuki za Pawła. Paweł pewnie trzyma za mnie kciuki. Ja trzymam za Tasiema generalnie. Jakby można powiedzieć, że no Tasiem się skupia w tym roku na swoich startach trochę. Ja się skupiam na swoich. No fura w ogóle, Tasiem. Tasiem sprzedał furę, kupił nową furę. Schachermacher i DMP Go. Tak jest. W dużym skrócie tak no. Jest, ale ostatnie dwa tygodnie wyjęte z życia, no. Ale to jak to w filmach będzie, bo to jest tutaj za mało czasu, żeby to wszystko powiedzieć. Właśnie, też informacja ważna, Tasiem otworzył swój kanał na YouTubie, jak cię można znaleźć? Tasiem! Tasiem, Tasiem. Tasiem. No. No, więc jak chcecie więcej Tasiema, to wbijajcie na jego sociale. Tutaj macie linka. No i będziemy działać, jakąś parkę cię stoimy. Nie obiecuję, jest taki plan, mam nadzieję, że się uda, ale muszę czuć się pewny w samochodzie i dopiero wtedy, jeżeli będę pewny w samochodzie, to podejdę i najwyżej podjedziemy parę. No jak się uda, to się uda. Jak się uda, to się uda. Miejmy nadzieję, że się uda. Czarna ferga na tył, tak więc zapinamy nowe fergi i lecimy, pokleimy parki z Tasiemem. Tasiem ready? Tasiem ready. Subaru zaraz też ready. I ogień na tłok. W końcu mogę pojeździć w parach. Nie ukrywam, że po prostu tego potrzebuję, więc nadrabiam zaległości i lecimy z tematem. Kończymy trening o zachodzie słońca. Subaru na nowej rolce prezentuje się mega dobrze. Pierwsze odczucia też fajne, ale na spokojnie jeszcze będziemy to sobie analizować, jak jest lepiej. Aczkolwiek fajnie, bo miałem okazję zrobić dzisiaj 5 przejazdów w parach. Nie jest to dużo, ale jak na przejazdy Driftmaster w treningach tutaj tak jest więcej niż normalnie. I fajnie, bo miałem okazję pojeździć za wolnym zawodnikiem, takim po prostu autem gruzowym bardziej. I miałem też okazję pojeździć za Tasiemem. Bez napalania się po prostu, żeby coś potestować i uważam, że wyszło całkiem spoko, więc dobry próg wyjścia, trzeba teraz tylko jeszcze więcej, krótko mówiąc, treningu, seat time, to robi robotę, po prostu wjeżdżenie się w auto zawodnicze, to jest zupełnie wszystko inne niż w gruzach, w symulatorze i tak dalej, więc stawiamy teraz, krótko mówiąc, na trening, ale idziemy w dobrą stronę, to na pewno. Podziękowania dla ekipy, piąteczka, bang, dzięki Kamil. I zobaczymy jeszcze, co u Tasiema. Macha otwarta.
Żółwik, panie. Dzięki za parę. Dzięki. Niedługo Szwecja. Lecimy. Mała przerwa na torze. Mamy oblężenie rowerzystów.